Roślinne składniki antyodżywcze i wróg numer jeden w jedzeniu, kwas fitynowy. Największą przyczyną starcia, tak jakby zasobów w Twojej diecie, jest naturalna substancja chemiczna, która występuje w roślinach, zwana kwasem fitynowym. Kwas fitynowy jest bardzo silnym środkiem antyodżywczym, który wiąże Twój wapń, żelazo, magnez, chrom, mangan i cynk. Kiedy wiąże się z tymi minerałami, tworzy związek znany jako fitynian. Kiedy to wiązanie nastąpi, Twoje ciało nie będzie już w stanie przetwarzać minerałów ani absorbować. Utkniesz w mniej funkcjonalnym, mniej energetycznym stanie. Kwas fitynowy stał się znacznie większym problemem w ciągu ostatniej dekady, ponieważ dużym firmom spożywczym udało się sprzedać żywność roślinną, w cudzysłowie, jako dobrą dla Ciebie i środowiska, mimo to, że prawdziwym powodem jest to, że przynoszą one wysokie zyski i są niskoemisyjne. Mało kosztuje ta żywność. Kwas fitynowy był jednym z pięciu składników odżywczych, o których dużo osób pisało we wszystkich książkach, w książkach o dietach, prawda? Ale jest jeszcze większy problem, niż ludzie sądzili, ci, którzy pisali. Otóż okazuje się, że lista produktów rzekomo dobrych dla nas i dla środowiska wygląda tak jak lista produktów spożywczych o wysokiej zawartości kwasu fitynowego. Więc na przykład orzechy, nasiona, fasole, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, soja, kukurydza, prawda? Ludzie nie wytwarzają znaczących ilości enzymu lub odpowiednich ilości enzymu, który usunąłby ten kwas fitynowy. A więc nie możemy bezpiecznie jeść tych produktów w dużej ilości, prawda? Jeżeli nie zastosujemy żmudnych jakichś biotechnik przygotowawczych. Stoimy więc w obliczu epidemii dysfunkcji metabolicznych i osteoporozy, a ogromną ich ilość można przypisać zwiększonemu poziomowi kwasu fitynowego w naszych dietach roślinnych zdrowych, prawda? W połączeniu z mniejszą ilością minerałów, które obecnie przyswajamy. Dlatego z powodu na przykład ubogiej w składniki odżywczej gleby. Jemy mniej minerałów, a jednocześnie jemy więcej tego, co wysysa te minerały z naszych na przykład kości. To wszystko ciągnie nas w dół. A więc żeby zadziałać wydajnie i generować pełną energię, Twoje komórki wymagają pełnej dawki makro, czyli dużych minerałów, takich jak wapń, fosfor, magnez, sód, potas, chlorek, siarka, prawda? A także minerałów śladowych, na przykład takich jak żelazo, mangan, miedź, jod, cynk, kobalt, selen oraz minerałów ultraśladowych, które są biologicznie przydatne, ale występują w skorupie ziemskiej w bardzo małych ilościach. Minerały te pomagają w budowie kluczowych białek, przemieszczaniu substancji chemicznych z A do B, z komórek różnych, przekazywaniu sygnałów różnych, a więc większość z nas ma niedobór przynajmniej niektórych z nich. A kwas fitynowy jest jednym z głównych powodów tego niedoboru. Dlatego mniejsze ilości kwasu fitynowego w diecie mają kluczowe znaczenie dla uzyskania większej ilości energii.
Wystarczy spojrzeć na przykład na problemy spowodowane niedoborami minerałów, na przykład niski poziom chromu, wandanu, selenu. Jest to powiązane z cukrzycą. Niedobór molibdenu spowalnia jeden z głównych systemów w detoksykacji naszego organizmu. Ogólnie rzecz biorąc, minerały są potrzebne do wytwarzania enzymów, wyspecjalizowanych białek, które ułatwiają reakcje chemiczne naszego organizmu i reakcje wymagane do budowy komórek i przebiegu metabolizmu. Enzymy umożliwiają te reakcje, które normalnie wymagają dużo ciepła, energii, aby zachodziły normalnie przy bardzo małej ilości energii. Jeżeli pozbędziesz się minerałów lub masz niedobory, enzymy nie będą działać prawidłowo. Powoduje to coraz większe tarcie w Twoim organizmie i nagle tracisz elementy, które umożliwiają tą magię naszego życia, prawda? Więc ograniczenie spożycia kwasu fitynowego jest szczególnie ważne dla kobiet, na przykład w wieku rozrodczym. Zgadnijcie, co dzieje się z matką pozbawioną na przykład składników odżywczych, która nie ma wystarczającej ilości minerałów. Jeżeli nie ma ona wystarczającej ilości minerałów w organizmie, a zajdzie w ciążę, jej organizm pobiera minerały z jej szkieletu, z jej wątroby i z innych narządów i przekierowuje je tak, aby zapewnić dziecku jak najlepsze zdrowie. W rezultacie matka ma niedobory. I badania wykazały, że jedną z przyczyn depresji poporodowych jest niedobór miedzi na przykład, który jest ściśle powiązany z niedoborem żelaza. Istnieje powód, dla którego zwierzęta często zjadają łożysko po urodzeniu małych, prawda? Jest to sposób na odzyskanie zawartych w nim minerałów wraz z powrotem do swojego organizmu, bo one się odkładają w łożysku. Dla młodych matek niezwykle ważne jest utrzymywanie zapasów dużych minerałów, tych, których najwięcej potrzebujemy, prawda? I minerałów śladowych też, ale kwas fitynowy jest podstępny i występuje wszędzie prawie, w fasoli, w nasionach, w ziarnach wszystkich zbóż, orzechach. Wygląda to prawie tak, jakby matka natura spiskowała przeciwko tobie, aby uniemożliwić ci jedzenie roślin. Właściwie to mniej więcej o to chodzi. Rośliny nie chcą, żebyś zjadał ich dzieci, nasionka, a więc nasiona we wszystkich postaciach roślin mają wysoką zawartość kwasu fitynowego. Jeżeli zjesz zbyt dużo młodych roślin, będziesz osłabiony. Będziesz mieć mniej energii, mniej potomstwa. Populacja Twojego gatunku zmniejszy się, co jest dobre dla roślin, bo one wtedy będą rozrastać się, a złe dla Ciebie. Chociaż naukowcy dopiero niedawno zaczęli zrozumieć chemiczne działanie kwasu fitynowego, nasi przodkowie wiedzieli o tym i robili różne rzeczy, kiełkowali, fermentowali, prawda? Zobaczcie, przeczytajcie, co robiono w Ameryce Południowej dawno temu, jakie były lokalne tradycje, aby ułatwić trawienie, w jaki sposób, trzymając się tego tradycyjnego podejścia, ziarna były przetwarzane, prawda? Chleb na zakwasie na przykład. Ten zakwas rozkłada kwas fitynowy. A więc wiecie już o tym, bo mówiłam wcześniej, że lepiej jest jeść biały chleb niż ciemny chleb i inne produkty zbożowe, prawda? Ale rośliny strączkowe na przykład, groch, suszony groszek, prawda? Szkodliwe substancje, kwas fitynowy. Uważaj na orzeszki ziemne, które nie tylko
są pełne kwasu fitynowego, ale mają bardzo niezdrowe lektyny. Kolejny ważny składnik antyodżywczy. Podobnie jak kwas fitynowy, niektóre rodzaje lektyn zakłócają wchłanianie minerałów, fosforu, żelaza, wapnia, cynku. Orzechy są podobno bardzo zdrowe w diecie, prawda, paleo, ale one są głównym źródłem kwasu fitynowego. 9 gramów na 100 gramów porcji. Migdały na przykład, albo orzeszki piniowe. Orzechy włoskie mogą też mieć kwas fitynowy, jednak większość normalnych ludzi nie zjada ogromnych porcji orzechów, chyba że jesteś tak, jak ja byłam weganką albo raw vegan i wszystko robiłam na przykład z nerkowców albo z orzechów, prawda? Wypłukujesz wtedy rezerwy swoich minerałów, zęby zaczynają się psuć, łamią się, prawda? A nawet w przypadku tych bardzo zdrowych, skomponowanych diet może dojść do tego, że kość złamiesz. Jeszcze pomówmy o glebie, która zawiera minerały. Więc jeżeli na przykład gleba jest zubożona w minerały, to jeszcze dodatkowo te rośliny mają mniej minerałów. Podobną substancją jest kwas szczawiowy. Występuje on w dużych ilościach w szpinaku, jarmużu, rabarbarze i innych popularnych pokarmach roślinnych. Kwas szczawiowy jest coraz częstszą przyczyną kamieni nerkowych. Kiedy jesz szpinak, jarmuż i inne warzywa liściaste, społeczność wegańska mówi ci, że dostarczasz dużo minerałów, ale nie mówi ci, że kwas szczawiowy w tych warzywach kradnie twoje minerały z powrotem. Lub że żelazo, które może znajdować się w szpinaku, jest wchłaniane tylko w 2% w porównaniu z żelazem, które otrzymujesz na przykład z produktów mięsnych, zdrowego mięsa, prawda? Jeżeli ten kwas wiąże się z wapniem, to jeszcze formuje małe kryształki, które mogą się przedostać do krwi, do stawów, do nerek i do innych tkanek. Nie odczujesz tego na początku, natomiast potem ryzyko zapalenia. Zboże, nasiona strączkowe, ciecierzyca, fasola, soczewica, groch, orzeszki ziemne, orzechy, nasiona, migdały, orzechy włoskie, nasiona sezamu, orzechy brazylijskie, warzywa liściaste, surowy jarmuż, szpinak, boczwina, warzywa psiankowate, białe ziemniaki, bakłażan, papryka, pomidory. Są to najgorsze roślinne komponenty naszych zdrowych diet, które kradną minerały od nas. Także wystrzegajcie się i nie jedzcie tego w nadmiarze.